witacie detailingowi dziadzia. Dzisiaj ze mną Bipro i ich Atomic APC. Produkt wiadomo, do wszelkiego rodzaju zabrudzeń. O zapachu, kurczę, przyjemnym, świeżym, jak na APC naprawdę bomba. W ogóle nie męczy, w ogóle nie wkurza. Bardzo przyjemny zapach APC. Tak jak widziałeś na filmiku, zacząłem... A, właśnie, atomizer. Tu guala mi w ogóle nie przeszkadza. W żaden sposób. Z tego względu, że nie muszę butelki często używać. Po prostu jeden, dwa razy psiknę na pędzel, że tak powiem. I po temacie odstawiam buteleczkę. Więc tu mi guala nie przeszkadza. Wręcz przeciwnie, nawet fajnie, że w tym jest, bo jeden strzał w pędzelek wystarczająco, dwa max i sobie jedziesz z materiałem. Zacząłem od szczurów. Od totalnych szczurów, naprawdę od szczurów w komorze silnika i no niestety, tutaj, no wiadomo, nie wykazał się, może kamerka tego nie pokazała, ale ja widziałem, co tam było wcześniej przed, a było, co było po. I tak naprawdę wiele nie zdjął. Brud, który był tam konkretnie wżarty, delikatnie go tylko ruszył. W sumie to prawie, że go nie ruszył, można powiedzieć, więc do szczurów on się moim zdaniem nie nadaje. Później próbowałem też na osłonie silnika i powiem ci szczerze, albo osłona była idealnie czysta, wcześniej jej nie czyściłem, nie wiem kiedy ona ostatnio była czyszczona. Auto mam miesiąc albo dwa, więc nie wiem kiedy było wcześniej czyszczone, ja jeszcze nie czyściłem i tak jakby nie było odcięcia, więc ciężko mi się wypowiedzieć, czyli wyglądało tak jakby w ogóle nic nie umyło, albo pokrywa była czyściuteńka. Pokrywa? Tak, pokrywa się. Nie pokrywa. Osłona. O, osłona. To będzie chyba takie lepsze słowo niż pokrywa. Ale skoczyłem później do wnętrza. I tak ten produkt właśnie widzę. Widzę go we wnętrzu. Z tego względu, że robi fajną pianę i bardzo fajnie pachnie. Naprawdę w środku praca nim naprawdę jest przyjemna. Z tego względu, że... Aż jeszcze raz powącham. Ten zapach to jest taki... świeżego prania, naprawdę przyjemny. Nie testowałem go jeszcze jako presspray, ale ja go sprawdzę, bo być może, że się sprawdzi jako presspray, bo wiadomo, że APC też można stosować jako do prania wstępnego, więc tutaj też może być całkiem niezły, bo zapach jest bajeczny, przetestuję go. Kiedyś na pewno postaram się zrobić filmik z tym produktem jako presspray i zobaczymy, co z tego wyniknie. Doczyszczanie wnętrza jak najbardziej. Też nie wiem kiedy było czyszczone, bo jeszcze tego wnętrza nie ruszałem. I tak jak było widać na jasnej tapicerce, tam jeszcze raz potrzebne by było, żeby podjechać, ale tak naprawdę nie wiem kiedy ostatnio to było czochrane, więc było widać, że ładne odcięcie, ładnie zebrało. I naprawdę długo nie jechałem po tym panelu. Nie było to jakoś tam, że ja siedziałem przy nim, dotąd się piana pracuje. Nie, poczyściłem trochę i pyk. Także tam jakbym drugi raz podszedł, tam by była igiełka. W sumie to już tam się nie było tak naprawdę do czego doczepić. Tam dwa małe mankamenty, ale bardzo dobrze wyskoczyło. Na fotelu, na osłonie plastikowej też ładnie zdjęło, też krótkie czochranko i też było widać, że zrobił robotę. Próbowałem tam fibrą, też jako taki do przecierania kurzu, że tak powiem. Powiem ci, że w garażu chyba w okolicach 20 stopni i bardzo fajnie odparowuje natychmiast. Tak naprawdę przejechałem lekko zbliżoną mikrofibrą, pyk i wyparował. Też w tej pod tym względem też moim zdaniem bardzo fajnie się będzie sprawdzał. Naprawdę rewelacja. I później sobie tak myślę, kurczę, jak już tak fajnie idzie z tym APC, mówię, to spróbuję zrobić 1 do 10. Może to też będzie całkiem nieźle. I się pomyliłem, to był błąd. Naprawdę tragedia. Zacząłem pędzlować, to była jakaś miazga, spływało to, w ogóle zero piany, w ogóle opór jakiś taki, kurczę. Podczas pędzlowania gotowym produktem bardzo fajnie, bardzo elegancko, płynnie, ta pianka widziałeś zbita, fajna, nie spływa nam na pionowych elementach, co jest bardzo ważne moim zdaniem, że ona się utrzymuje. Zbieramy mikrofibrą i mamy po robocie. Przy 1 do 10 niestety tragedia, odpuściłem, w ogóle nie miało to sensu. Co do produktu. Gdzie tu jest, czy ja go dostałem, czy ja go kupiłem, już nie pamiętam, kurczę. Nie wiem. Wiem, że część dostałem produktów, a część kupiłem, ale ten chyba też kupiłem. Dostałem go, kurczę, ale teraz mam zagwozdkę. Chyba go, czekaj, nie wiem, nie mam pojęcia, nie, kupiłem go chyba, kupiłem, ten kupiłem. Wybacz, nie pamiętam ceny, nie ma naklejki. Tak czy owak może, produkt bardzo fajny. Jeżeli się zastanawiasz, czy
kupować go do wnętrza jak najbardziej. Ze względu na zapach, fajną pianę, fajne domywanie. I tak naprawdę może Ci też służyć na mikrofibrę jako szybkie przytarcie kurzu. Nie testowałem go jeszcze, czy zbiera dressing. Tutaj raczej nie jest nic położone. Może kiedyś to sprawdzę. Chciałem go tak, że tak powiem, sprawdzić, można i powiedzieć, że na szybko, kurczę, jak zbierze. I powiem Ci szczerze, że wstępnie, jak dla mnie, bardzo fajny produkt. Dzięki za obejrzenie. Moją opinię na temat tego łobuza znasz. Sprawdzę go jeszcze jako press spray. Postaram się wrzucić filmik z tego zabiegu. Ja się z Tobą żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!